839 kg. Tyle waży najcięższa dynia wyhodowana w Polsce, a dokładnie w Kurówku pod Zelowem. Damian Kędziak, właściciel tego niezwykłego okazu, właśnie wrócił z Mistrzostw Europy w Niemczech. Polska dynia jest trzecią co do wielkości na starym kontynencie. Jakub Mielczarek. Wiele miesięcy poświęceń, ciężkiej pracy i odpowiednich procedur to przepis na wyhodowanie dyni giganta. Damian nazwał ją czule Matylda. Do Niemiec większe dynie przywieźli tylko Belg i Włoch. Ważenie i wszystko było bardzo profesjonalnie. Byli do tego dwa wózki widłowe, dwie wagi. Wszystko było również transmitowane na żywo w niemieckiej telewizji. Największa dynia ważyła 1008 kg. Jest to właśnie dynia obecnego mistrza świata. Hodowlą roślin gigantów pan Damian zajmuje się już od 7 lat. Pierwsza wyhodowana dynia ważyła 270 kg. Każda kolejna była już cięższa. Cały proces wymaga dużo poświęconego czasu i odpowiedniego przygotowania, w tym także nasion. Nasiona to jest na pewno jakieś tam, bym powiedział, 20%, a reszta to jest właśnie praca, wiedza i no, takie codziennie trzeba poświęcić jej po prostu czas. W ogródku przy prostych pracach panu Damianowi pomaga narzeczona, która wspiera go także na zawodach. No chociaż towarzystwo potrzymam, wiadomo, na początku pielenie chwastów tak samo było, żeby dynia miała więcej miejsca, to pomagałam. Cel na kolejny sezon to wyhodowanie jeszcze większego okazu. Panu Damianowi marzy się przekroczyć barierę 1000 kg. Na karetę dla Kopciuszka jak znalazł.